Witajcie, zapraszam na kolejną recenzję Transformers. Stało się. Linia Legacy uzupełniła ostatecznie to, czego nie dostaliśmy w Kingdom. Po Tarantulasie, ostatnim brakującym ogniwem do odtworzenia składu Predaconów z pierwszego sezonu Beast Wars był Inferno. I tak oto wreszcie przybył. Ja co prawda mam starą wersję z lat 90., którą zresztą prezentowałem na kanale, ale kupiłem sobie także nowego dla porównania. Oraz zwyczajnie z ciekawości, jak się broni jako samodzielna figurka. Przed wami zatem Transformers Legacy Beast Wars Inferno, czyli wielka czerwona mruwa po raz drugi. Nowe Inferno został wydany w klasie Voyager. Jakkolwiek nie jest na pewno tak rozłożysty jak stara wersja, a przez to optycznie mniejszy, wciąż jest to kawał insekta. Starsza figurka miała bardzo gładką powierzchnię, jej następca pokryty jest natomiast sporą ilością nierównych powierzchni pełnych zmarszczek i mikrozagłębień, co z pewnością lepiej oddaje fakturę ciała prawdziwego owada. Na pierwszy rzut oka widać też, że schemat transformacji będzie bardziej skomplikowany. Transformacja starego Inferno w zasadzie polegała na schowaniu głowy i rozłożeniu figurki tak, żeby rozpostrzeć odnóża. Tutaj na pierwszy rzut oka nie widać nawet specjalnie części robota, poza tymi ukrytymi pod odwłokiem. Mordka mrówki prezentuje się bardzo efektownie. Podoba mi się ta chropowata powierzchnia. Uwagę zwracałem także duże błyszczące oczy, nie fasetkowane jak w oryginale, tylko gładkie. Kolejną różnicą w stosunku do starszego Inferno są czułki. Tym razem nie są jednym elementem, można je zatem podnosić i opuszczać niezależnie. Zupełnie jakby Inferno badał coś nimi niczym prawdziwy owad. Mamy oczywiście ruchome żuwaczki, nie sprężynują one tym razem. Nie powiem, ten gimmick w starym Beast Warsiaku był zabawny, ale te żuwaczki tutaj przynajmniej można sobie zostawić otwarte albo zamknięte. Są zbudowane tak, żeby zachodziły jedna na drugą. Odnóża wyglądają znacznie bardziej naturalnie niż w oryginale, a to dlatego, że tylna para nie jest tym razem przytroczona do nóg, natomiast przednia i środkowa są częścią ramion robota, ale te są na razie skompresowane, także nic zbędnego tutaj nie wystaje. Odnóża nie mają jako takich stawów, da się nimi troszeczkę tutaj co prawda manipulować, ale jedynie u nasady każdego. Tylna para ma niby jakieś tam jointy, no ale za dużo nie da się z nimi wykminić, niemniej wystarczy, żeby ustawić mrówkę w miarę naturalnie. Tułów trochę się wyróżnia na tle czerwonej całości metalicznym podkreśleniem, natomiast odwłok stracił turkusowe paski z oryginału. No ale jest ta fakturka, coś pięknego. Tutaj kształt jest trochę psuty przez wystające spod spodu nogi, no nie trudno się domyśleć, że jest to skorupa przykrywająca takowe, no ale gdzieś się te kulasy podziać musiały, skoro nie odstają na zewnątrz jako część odnóży, a pod spodem widać sprasowane części robota. Ogólnie jest to udany tryb bestii, co prawda dość statyczny, ale myślę, że może się podobać, ażby się chciało mieć jakieś takie jako duże akcesorium kapsułę protoformy. Bardzo mi zapadła w pamięć scena w Beast Wars, w której Inferno wyłazi z takowej w trybie mrówki, to by wyglądało pięknie. Do figurki załączają Gnata. Trudno, żeby nie, z uwagi na to, jak Inferno uwielbiał strzelać we wszystko, co popadnie. Jak to brońki z Legacy, także ta tutaj jest wykonana z przezroczystego plastiku, podmalowanego gdzieniegdzie i wyposażonego w dużą ilość portów do przyczepienia czegoś jeszcze. Spluwa jest ewidentnie wzorowana na napędzie odrzutowym, którego Predacon często używał w serialu, co jasno implikuje, że będzie się go wsadzać no tam, gdzie światło nie dochodzi. W trybie bestii można ją zainstalować na grzbiecie, używając dedykowanego portu, no ale nie wygląda to specjalnie dobrze. Porównań nadszedł czas. Oczywiście nie mogło zabraknąć oryginalnej czerwonej mrówy. Jak wspomniałem, starsza figurka wydaje się być większa, ale wrażenie to robi głównie rozłożystość odnóży. W gruncie rzeczy te transformery są zbliżone rozmiarami i masą. Widać różnicę w podejściu. Beast Warsiak jest bardziej taki stylizowany, wciąż jest to organiczny design jak najbardziej, ale mocniej to wybrzmiewa jednak w wypadku nowego. Ogólnie obaj są fajni jako insekty i obu nie chciałbym znaleźć pod łóżkiem. Dalej reszta Beast Wars Kingdom Predaconów, plus coś starszego. W towarzystwie Skorpionów, Scorpnoka i Quickstrike'a, z oryginalnej linii Beast Wars, dalej otoczony pająkami, Tarantulas i Black Arachnia, latacze, Pterosaur i Waspinator, no i na koniec oczywiście zdjęcie z królową, to znaczy Megatronem. Transformacja jest przyjemna i ma sympatyczne smaczki, na przykład to, że głowa robota zamknięta jest w głowie mrówczej, zatem wszystko sprowadza się do czerepu. Łeb owada rozdziela się na połowy, należy schować wewnątrz żuwaczki, wyprostować głowę robota i zamknąć ponownie całość, która otworzy klatę. Wyłuskujemy złożone ramiona, które należy rozprostować i wypozować scalone z nimi odnóża, odczepiamy podkulone nogi, które prostujemy w kolanach i stopach. Po zablokowaniu klaty na miejscu i wypozowaniu odnóży na plecach, Inferno jest w zasadzie przetransformowany. Jakkolwiek widać tutaj różnice w stosunku do modelu animacyjnego, które zawsze są nieuniknione, tak trzeba oddać projektantom, że postarali się oddać serialowy wygląd Inferno tak wiernie, jak się dało. Zgadza się sporo detali, dużo bardziej widoczne są co prawda odnóża, ale jest to taki detal mocno w duchu Beast Wars, więc mnie specjalnie nie przeszkadza. Głowa jest kapitalna. Lubię mordkę z oryginału, no ale tutaj mamy coś o wiele bliższego wizji serialowej. Jest podłużny kształt, są te charakterystyczne ala czułki na szczycie i policzkach, charakterystyczne wąskie czerwone ślepia i gęba usiana ostrymi zębami, no po prostu
prostu inferno jak żywy. Z tyłu mamy kawałek czerwonego plastiku do podświetlenia oczków, które działa całkiem nieźle. Łebek jest na stawie kulkowym, który pozwala spojrzeć w górę. No i najważniejsza rzecz, można otworzyć usta, żeby wyeksponować klawiaturę. Kapitalny pomysł, dodający sporo ekspresji temu jego mościowi. Domyślam się, że rozmaici twórcy stop motion na pewno to wykorzystają, żeby zrobić animację mówienia, śmiechu. No można się pobawić, oddając ten jego maniakalny rechot. Świetna sprawa i nawet czerwona powierzchnia stawu kulowego nieźle udaje wnętrze paszczy. Klata wyszła bardzo zgrabnie, nie jest tak mocno wysunięta do przodu jak w oryginale. Czułki najlepiej wyglądają opuszczone, ale trzeba je podnieść, żeby skorzystać ze stawów talii. Jak wspomniałem, wystające z ramion odnóża mocno tu wizualnie dominują, no ale nie da się ich złożyć czy skompresować bardziej. Także no, da się wręcz manipulować tymi ramionami, używając właśnie ich jako takich trzymaczków. Potrafią czasami zawadzać o te na plecach, więc trzeba na to uważać. Ale tak poza tym ramiona Inferno mają całe multum stawów, wszystko co niezbędne, łącznie z podwójnymi łokciami i nawet obrotem w nadgarstku. Łapki swoją drogą wymodelowano na takie ala mrówcze pazurki. Fajny detal. Oczywiście jednym z najbardziej charakterystycznych elementów designu Inferno jest jego jetpack z odwłoka, który w oryginale miał zainstalowany gimmick z obracaniem się po rytmicznym naciskaniu przycisku. Tutaj niestety nie ma tego mechanizmu, no i szkoda, że odwłok nie jest zamknięty pod spodem, ale pozem w locie i tak da się odtworzyć. Po otwarciu skorupki trzeba tylko wywinąć na zewnątrz ostatni, czwarty panel. Nie powiem, wnętrze odwłoka, tak jak w oryginale, pokryte jest ładnymi detalami, pomalowanymi metaliczną farbą, ale całością trzeba kręcić ręcznie. Jednym pewnie się to spodoba, innym nie. Mnie to jakoś strasznie nie przeszkadza, bo dzięki temu da się ustawić odwłok jak się chce i nie będzie się on majtał na wszystkie strony z uwagi na większy opór w stawie obrotowym. Dla dopełnienia widoku trzeba oczywiście zainstalować broń. I tu mam chyba największy problem z tą figurką. Jetpack wygląda całkiem w porządku, tylko szkoda, że gdy chcemy wypozować Inferno w locie, no to siłą rzeczy nie ma on już czego trzymać w łapach. Albo uzbrojona mrówa, albo lecąca, coś za coś. Zdecydowanie przydałby mu się jeszcze drugi gun, najlepiej taki bardziej wystylizowany na jego serialową spluwę. Niemniej trzymany w łapkach czterolufowy rozpylacz wygląda całkiem kozacko i aż szkoda, że nie mam czterech takich samych blast efektów, bo wyglądałoby to naprawdę świetnie. Nogi są w porządku, mają bardzo mało drążenia plastiku, jednak zwracają uwagę fałszywe odnóża. W oryginale na łydki trafiały mrówcze odnóża, zakamuflowane strzałki do broni, tutaj zaś wszystkie kończyny owada lądują na plecach albo łapkach, więc dla oddania serialowego wyglądu zdecydowano się jedną parę, no tak po prostu wymoldować na girach. I spoko, tylko że to trochę zaburza owadzi wygląd, puryści entomologiczni mogą kręcić głową na cztery pary widocznych odnóży. No trudno, czasem się takie nieprawidłowości zdarzają. Za to pozowalność jest na wysokim poziomie. Swobodny szpagacik, piękny wychył do przodu, do tyłu gorzej z uwagi na odwłok, ale znowuż mamy podwójne stawy kolanowe po odkliknięciu blokadki z transformacji, a także stopy ruchome w obu płaszczyznach, także kolega jest naprawdę ustawialny. Bardzo fajnie się nim bawi. W pierwszych dniach po tym, gdy do mnie dotarł, nie mogłem się powstrzymać, żeby się nim choć chwilę codziennie nie pobawić. Podwójne stawy w kończynach dużo dają, tak samo ta mega ekspresyjna morda. Dodajmy do tego jeszcze giwerkę i już powstają sceny niczym z serialu, kiedy przełączał ją na tryb miotacza płomieni i podpalał wszystko naokoło. No i jedyne, czego naprawdę żałuję, to braku tej drugiej giwerki. Serio, przydałby mu się do łapy coś jeszcze podczas lotu. Oczywiście, można mu dać w łapę wyposażenie od innego Transformera, ale to trochę nie to samo. Uzbrojenie w Beast Wars było równie charakterystyczne co postacie. Nie wiem, może jakaś firma third party zadba o tego serialowego Gana, choć no, znając obecne ceny, pewnie będzie kosztował jakieś $15. I raz jeszcze porównania, na początek z samym sobą z 97 roku, no i szczerze mówiąc myślałem, że to starsza figurka będzie górować, a tymczasem obaj są mniej więcej równi. I obaj są fajni na swój sposób. Oryginalne Inferno ma ten niepowtarzalny posmak 90sów i ówczesnych zabawek Transformers, bardziej przypominających jakichś porąbanych, zmutowanych kosmicznych wojowników niż roboty. I to już jest legendarna retroestetyka. Nowe Inferno jest dla tych, którym zależy na lepszym oddaniu serialowego wyglądu. No nie bez znaczenia jest oczywiście też to, że jest przynajmniej teraz powszechnie dostępny, więc łatwiej się zaopatrzyć właśnie w niego. Tacy dwaj mrówczani bracia, mała kolonia. I jeszcze raz w towarzystwie skorpionów, pająków, lataczy oraz z Megatronem, to znaczy królową. Obok Mexa Inferno jest najwyższym z nowych Predaconów. Bardzo, bardzo polubiłem tego fixa. W sumie nie spodziewałem się po nim dużo, głównie przede wszystkim porównania, ale przyjemnie się zaskoczyłem. Legacy Inferno wygląda świetnie, jest mega pozowalny, ma masę charakteru, zupełnie jak jego serialowy odpowiednik. Świetna figurka, jeden z bardziej satysfakcjonujących, o ile nie najbardziej satysfakcjonujący zakup końcówki ubiegłego roku. Bierzcie póki jest, dla fanów Beast Wars moim zdaniem pozycja obowiązkowa. To by było tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę, piszcie komentarze, wpadajcie na Insta i Discorda i zapraszam oczywiście na kolejne filmy już niebawem. Do następnego, hej!